Dzień dobry. Witam. Karnawał w pełni, więc zabawa, bale i skandale. Czasem. Na jednym z przyjęć Franz Fischer, sybaryta, nazywany Sokratesem Warszawy, na dość zaczepne pytanie o to, czy wie, do jakiej rodziny należy gatunek śledzi, odparł: śledź należy do rodziny przekąsek. I całkowicie się z nim zgadzam. Karty przygotowane. Wylosujmy kartę przewodnią. Jest to karta emocji, karta rodzinna, karta związków, karta serca. No zobaczymy, co się wydarzy dalej. Co się będzie działo z naszym związkiem, z naszymi uczuciami, z naszymi emocjami. Ale najpierw spójrzmy, co nas ominie w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu ominie nas spotkanie, ominie nas mała kłótnia, ominie nas wyjazd mało istotny, no może i dobrze. Odkryjemy pierwszą parę. Jest to sygnał, że spotka nas spore zawirowanie. Spore zawirowanie i na poziomie uczuciowym, i na poziomie zawodowym również. Pracy spotka nas zawód. Będziemy się czuli niedoceniani, będziemy się czuli zagrożeni, będziemy mieć problem do rozwiązania, a będzie nas jeszcze czekał wyjazd. Wyjazd nagły. No to jest kłopot. Kłopot, który będzie ciążył na nas, będzie nam dokuczał, będzie dla nas bardzo uciążliwy i to będzie związane z bardzo złą sytuacją w pracy, z bardzo złymi emocjami w pracy. Będzie się wiele działo, będzie wiele zawirowań. Zaskoczy nas ta cała sytuacja, zupełnie się jej nie spodziewamy. Ktoś będzie próbował nam wmówić, że się nie nadajemy, że nie potrafimy, że jesteśmy ciężarem, balastem w firmie, w pracy, w biurze. To, że szef okaże się idiotą, to jego sprawa, jego problem. On ma prawo być takim. My nie musimy. Ludzie myślący schematami, ludzie o wąskich horyzontach mogą być szkodliwi, ale mamy możliwości nie poddawania się wpływom takich ludzi. Na pewno wielu z nas pamięta generała idiotę z paragrafu 22 Josepha Hellera, który za wszelką cenę próbował przypiąć medal do gołej skóry, do gołego ciała Josariana. Nie do przyjęcia było dla kogoś takiego to, że na defiladzie mógł wystąpić żołnierz bez munduru, zupełnie nagi. Bądźmy nadzy, nie bójmy się swojej nagości, bądźmy naturalni, a poradzimy sobie z wszelkimi przeciwnościami.
Jest wsparcie. Jest ktoś, kto nam pomoże rozwikłać te problemy, ale sytuacja będzie bardzo niekomfortowa. Musimy być przygotowani również na zawirowania finansowe w naszym budżecie domowym, bo tutaj zawirowań też będzie sporo. Podróż służbowa. Podróż służbowa nie do końca będziemy mieli ochotę pojechać, brać w niej udział, nie będziemy mieć ochoty na kontakty z ludźmi, którzy z nami pojadą, z podróż służbowa, więc może się wiele rzeczy dziać, ale my nie jesteśmy na nią gotowi i wcale nie mamy na nią ochoty. I karta, która nawiązuje do naszych emocji, do naszych związków. Tu mamy ostrzeżenie. Ostrzeżenie przed dużym problemem w związku. Jest to ostrzeżenie zwłaszcza mocne dla urodzonych w maju, w czerwcu. Tam jest dużo zawirowań, tam jest rozpad związku. To jest taka bardzo ostrzegawcza karta, bądźmy uważni, bo wiele się będzie w tym naszym związku działo. Popatrzmy dalej. Jesteśmy w stanie przejść przez cały ten proces nawet dosyć bezboleśnie, pod warunkiem, że uwierzymy w siebie i skorzystamy z pomocy osoby życzliwej. Bo to też jest bardzo ważne, żeby mieć wokół siebie ludzi życzliwych, ale też, żeby korzystać z własnych doświadczeń, z własnych talentów. Korzystajmy z naszych ukrytych talentów, z naszego doświadczenia. Nie ulegajmy presji, nie dajmy się zastraszyć. Nie możemy dopuścić do siebie myśli, że czegoś nie potrafimy, że się nie nadajemy. To nieprawda. Nie pozwólmy wmówić sobie, że jesteśmy gorsi, mniej zdolni. O nie. Możemy wiele, potrafimy, ale sięgnijmy w głąb. Sięgnijmy w głąb siebie, a na pewno znajdziemy dość siły i dość pomysłów, by działać, by tworzyć. To jest karta bardzo ostrzegawcza. Karta, która mówi nam: bądź czujny, uważaj na to, co mówisz, licz na siebie, nie bój się wyjść na zewnątrz ze swoimi pomysłami, działaj. Potrafisz. Potrafisz wiele. Myślę, że tak wiele, że możemy być sami zaskoczeni swoimi pomysłami, swoją inwencją. Pomimo wielkich zawirowań jesteśmy w stanie to wszystko przejść dość łagodnie. Nie bójmy się tego. Karta, która mówi nam: dasz radę. Karta, która mówi nam: spróbuj, nie poddawaj się. Potrafisz i na pewno sobie z tym poradzisz. Lucyna Ćwierciakiewiczowa, znana warszawska matrona, autorka pierwszej polskiej książki kulinarnej, w bardzo młodym wieku już doświadczona po rozwodzie i na skraju bankructwa, wydaje swoje 365 obiadów za 5 zł w 1860 roku, czyli 2 lata po ukazaniu się pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Ale sukces komercyjny 365 obiadów za 5 zł zaskoczył tak autorkę, jak i wydawców, a sprzedaż biła na głowę pozostałe ówczesne wydania, łącznie z panem Tadeuszem Mickiewicza. Czyli będąc pod ścianą, nie poddajemy się, działamy, tworzymy. Nie dajmy się zwariować, nie pozwólmy sobą manipulować.
nie ulegajmy wpływom. Świetnym przykładem jest młodziutki Bolesław Leśmian, mieszkający w Krakowie, będący pod ogromnym wpływem Stanisława Przybyszewskiego i klubu tak zwanej synagogi szatana. Leśmian, skarżąc się Przybyszewskiemu na to, że czuje pustkę, brak weny i w ogóle coraz częściej myśli o śmierci, wywołuje natychmiastową reakcję Przybyszewskiego. Przybyszewski kupuje rewolwer i daje Leśmianowi w prezencie. Po kilku dniach, nie słysząc żadnych krakowskich plotek, a Kraków huczał od plotek każdego dnia, zjawia się w mieszkaniu Leśmiana, widzi go całego, zdrowego, więc pyta: i co? Na co Leśmian: mistrzu, nie czułem, że to już nadszedł ten czas. To oddaj rewolwer. Na co Leśmian mówi: nie mam, sprzedałem. A pieniądze? Pieniądze przepiłem. Więc nie ulegajmy naciskom, nie ulegajmy wpływom, działajmy samodzielnie.